Tamara Siemińska, witam Państwa. Rozmowy kulturalne dla portalu warszawskipis.pl. Dzisiaj naszym gościem jest pan redaktor Rafał Ziemkiewicz. Witam panie redaktorze. Dobrze, to teraz zmienimy temat i proszę nam powiedzieć, jaka jest według pana definicja elity? To słowo ma dwa znaczenia i tu jest pewien problem, na który się nabijają tacy publicyści jak ja, ponieważ potocznie funkcjonuje cały czas takie pojęcie, że elita to są ludzie lepsi. Kiedy się mówi o elitach, to ludzie odruchowo myślą w jakichś salonach w dobrym tego słowa znaczeniu, tak jak były elity międzywojenne, było elitach ziemiańskich, elitach artystycznych. Natomiast elita to jest takie określenie techniczne. W społeczeństwie są ludzie, którzy obsługują to społeczeństwo, kierują, obsługują państwo, można powiedzieć. Rządzenie, administrację, szkolnictwo, naukę, kulturę i tak dalej. No, wszystkie te dziedziny mają swoje elity i to jest takie określenie techniczne. Ja to zwykle mówię tak. Jeżeli elitą PRL-u była nomenklatura, to w tym sensie mówimy dzisiaj o elitach III Rzeczpospolitej. To no, zresztą przeważnie te same elity, ta sama nomenklatura, jakkolwiek na innej zasadzie działająca, bo nie ma mechanizmu nomenklaturowego w sensie komunistycznym, prawda, gdzie po prostu odpowiednie organa partyjne no niejako prowadziły rejestry tych, którzy należą do nomenklatury i uprawnieni są do zajmowania stanowisk nomenklaturowych. Natomiast dzisiaj regulują to mechanizmy mafijne, mechanizmy takie sitwowe, oligarchiczne rozmaitego rodzaju, ale skutek jest ten sam. Mamy część porównywalną nawet z PRL-em, bo wtedy to liczono, że to było kilka milionów ludzi, którzy żyli z PRL-u, którym było z tego dobrze w rozmaitym stopniu mniej lub bardziej, lepiej lub gorzej usadzeni w tej warstwie kierującej. Dzisiaj też możemy mówić o paru milionach ludzi, którzy tworzą tak zwaną elitą III RP, co nie znaczy, że są ludźmi lepszymi. No tak jak w nomenklaturze obowiązywała raczej zasada doboru negatywnego, czyli im większy przygłup, tym wyżej awansował, a już pierwszy sekretarz był z reguły kompletnym idiotą, to tak samo jest często i dzisiaj w tych elitach III Rzeczpospolitej. To gdzie w Polsce w takim razie jest ta elita w rozumieniu takim właśnie historycznym, przedwojennym? Czy w ogóle jest? Taki klucz, którym ja zwykłem otwierać polską sytuację i przypasowywać, żeby to jakoś zrozumieć, jak na razie mnie nikt nie przekonał, że ten klucz do zamka nie pasuje, to jest klucz postkolonialny. Uważam, że tak trzeba spojrzeć na sprawę, jak na wszystkie państwa okupowane przez kilka pokoleń, na wszystkie państwa mające to doświadczenie niewoli, czy kolonizacji, czy zaboru, jakkolwiek to nazwiemy, gdzie jednym z charakterystycznych problemów jest właśnie to, że uniemożliwia ten zabór powstawanie normalnej elity, czyli normalny awans społeczny, przebijanie się ludzi z nizin do sfer wyższych, osiąganie sukcesów, dziedziczenie tego sukcesu, dziedziczenie wysokiej pozycji społecznej i zdobywanie samodzielne tej wysokiej pozycji społecznej. No, w takich społeczeństwach elita pochodzi z nominacji tego, kto sprawuje kontrolę, okupanta, zaborcy, kolonizatora. On potrzebuje mieć miejscowych kolaborantów, którzy będą w tym dziele trzymania w posłuchu wszystkich z nim pracować. PRL nie był państwem zbudowanym przez obywateli dla obywateli. Był państwem zbudowanym przez siłę zewnętrzną, przez Sowietów, z obroczoną przeciwko obywatelom. Do dzisiaj to pozostaje w strukturze, bo struktur PRL-owskich praktycznie nie tknięto. Jedyna instytucja, którą zlikwidowano, była cenzura, jedyna, którą stworzono, to był skrót z różnych przyczyn dzisiaj krytykowany. I to jest jedyna zmiana, to jest jedyna różnica między PRL-em a III Rzeczpospolitą w sensie instytucjonalnym. No WSI jeszcze rozwiązano, prawda, po 20 paru latach. Więc to państwo jest przeciwko obywatelowi, ono jest represyjne. Tak to zwykłem felietonowo ujmować takim drobiazgiem charakterystycznym, że dokładnie ta sama funkcja, która w Polsce nosi nazwę prokurator generalny, czyli generalny oskarżyciel, w Stanach Zjednoczonych też general attorney, czyli generalny obrońca.
To dokładnie ta sama pozycja w państwie, ale pokazuje jakby całą filozofię państwa, że państwo amerykańskie jest po to, by obywatela bronić, nasze jest po to, by go oskarżać. Cały ten aparat urzędniczy jest z tego, żeby każdego traktować jak złodzieja, tylko może nie wszyscy przyłapani, każdego 700 razy kontrolować. Obywatel bez przerwy musi przychodzić o wszystko prosić, przynosić zaświadczenia, ale nie jest tak jak na Zachodzie, gdzie urzędnik zakłada, że obywatel mówi prawdę i dopiero jak się okaże, mówi nieprawdę, się okaże, musi to jakoś udowodnić. A u nas obywatel musi, prawda, przynieść 700 podkładek i zaświadczeń, ponieważ z góry się zakłada, że jest oszustem, który państwo swoje oszukuje, bo rzeczywiście państwo jest strukturą wrogą obywatela. W związku z czym elita tego państwa jest elitą pasożytniczą, wrogą swoim obywatelom. To jest jakby główny problem Polski, który, jak mówię, jest typowym problemem postkolonialnym. Mamy parę milionów ludzi, którzy pasożytują na całej reszcie. Państwo jest ustawione w taki sposób, żeby chronić interesy tych paru milionów ludzi, tych elit w sensie technicznym. Czyli żeby nikt nie podskoczył, nie zrobił konkurencji panu Kulczykowi, czy panu Guzowatemu, czy panu Krausemu, bo oni są wielkimi biznesmenami ustawionymi. Jak są nieustawieni biznesmeni, no to przykład pana Kurski pokazał. Żeby nikt się nie przebił jakby poza sympatią odnośnych organów administracji terenowej, prawda? Że ktoś sobie może jak w Ameryce zrobić biznes, bo ma dobry pomysł, bo ma talent i on zarobi pieniądze, a nie pytając o zgodę urzędników, nie uzyskując zezwoleń, nie wchodząc w jakieś rozmaite układy wzajemnej wdzięczności, zobowiązań i tak dalej, bo ktoś taki byłby niebezpieczny, bo on by potem mógł za swoje pieniądze sponsorować znowu jakieś inicjatywy, które godzą, prawda, w to nomenklaturowe państwo. No i żeby ktoś na przykład nie przebił się niespokrewniony do awansów w takich zawodach, które dają prestiż, pieniądze, wpływy. No to jest przysłowiowym tutaj oczywiście, przysłowiową dziedziną jest prawo. Także to jest państwo tak naprawdę oligarchiczne, państwo demokracji pozornej. Ta demokracja pozorna trzyma się w tej chwili na przekupstwie, no tak jak w czasach Gierka. Gierek zaciągnął gigantyczne kredyty, rzucił to w lud, no i lud na tyle tych pieniędzy się nabrał, że wierzył, że z tym Gierkiem jakoś idzie wytrzymać, prawda, i jakoś tak da się żyć. Dokładnie to samo zrobił Donald Tusk, który zaciągnął kilkaset miliardów długu, podwoił prawie że polski dług publiczny przez 4 lata, dostał 300 miliardów złotych dotacji unijnych, a ponieważ były to czasy łatwego pieniądza i otworzono ogromne, co jest osobnym kryminałem, ogromne możliwości bankom, które rozmnożyły się w Polsce ponad wszelkie pojęcie. Byłem ostatnio w miejscowości Żyrardów, gdzie wybudowano taki pasaż ogromny, ze 200 metrów reprezentacyjny. Cała reszta Żyrardowa wygląda jak wyglądała, ale prawda, nie zgadzę, że Platforma rządzi, prawda, ale 200 metrów wywalono takiego odpicowanego, bardzo pięknego deptaka. No to na tych 200 metrach znaleźłem 9 banków. I tak jak ktoś mi nie wierzy, to niech sobie przejdzie do wolnym polskim miastem i zobaczy, że wszędzie, gdzie zniknęły sklepy spożywcze, bo ludzie już wszędzie są banki. Każdy ten bank daje kredyty i każdy ten bank kusi na te kredyty. On nie ściągnie z powrotem, ale na razie te kredyty poszły i 400 miliardów co najmniej Polacy wzięli tych kredytów. Jeszcze milion Polaków wyjechało, przysyła pieniądze, to jest 100-150 miliardów też tych pieniędzy przyszło. Także wedle różnie to można liczyć. Ja myślę, że bilion do 1,5 biliona złotych przez 4 lata weszło w Polskę z zewnątrz. I to jest tajemnica niezatapialności Tuska. To jest tajemnica tego, że jak wygłodzeni Polacy, którzy przez wiele lat marzyli o tym, żeby było tak jak na Zachodzie, dorwali się do tych kredytów, nakupowali się na raty, na tego, no to w związku z tym tę władzę popierają i ta elita nomenklaturowa czuje się w tej chwili dość spokojnie. Myślę, że cała walka o władzę tak naprawdę, ona się nie odbywa. Jest oczywiście pewien podział kulturowy, który się na to nakłada, ale on się nie odbywa walka między lewicą, prawicą. Ona się odbywa walka między tymi, którzy doją to państwo, mówiąc językiem sławnego poematu Towarzysz Szmaciak Janusza Szpotańskiego, a tymi, którzy są dojeni. Tych 20 parę milionów Polaków jest po prostu no takimi, żeby się nie wyrażać, owcami. Owcami, które pozostałe parę milionów strzyże,
Większość jest w takim układzie, że trochę strzyże innych, trochę sama jest strzyżona. Tak jak to mamy w PRL-u przećwiczone, że trzeba z kimś być zaprzyjaźniony, no, trzeba mieć, jak się robi jakiś interes, to trzeba mieć swojego tam patrona w urzędzie miejskim, czy w skarbowym, czy jakoś ten. No i tak sobie to wszystko się kręci do momentu, kiedy zamknięcie tego kurka z miliardami, które dotąd do Polski płynęły, nie spowoduje zaburzeń, które mam nadzieję zmienią tę sytuację, to znaczy pozwolą nowym, tworzącym się elitom przegnać tę pasożytniczą elitę post-PRL-owską. No właśnie, bo teraz jest taka sytuacja, że ta elita, tak zwana elita, ma media, ma właściwie, nie wiem, większość jednak zaufania społecznego, ale my, którzy jesteśmy zepchnięci, my tworzymy jakby, ja to profesor Zybertowicz mówi, że my tworzymy taki archipelag polskości. Gdzieś tam w miejscowościach jest tysiące różnych organizacji, klubów, które dyskutują o Polsce zupełnie w inny sposób niż dyskutuje się, nie wiem, w Polsacie czy w TVN-ie. I czy ten archipelag polskości ma szansę się przebić? Czy my będziemy zawsze gdzieś tam w tym właśnie drugim obiegu? Będziemy gdzieś tam w jakichś kinach, nie wiem, prywatnych, gdzieś tam w jakichś salach, przy kościołach, czy w końcu dostaniemy się na te szczyty? Czy jest w ogóle szansa na to? Ja nie wiem, czy archipelag jest dobrym pojęciem, ale znam tę metaforę profesora Zbrodnicza. Ja bym powiedział inaczej, wracając do tej sytuacji postkolonialnej, o której mówiłem. Polska jest o tyle nietypową kolonią, że nie jest taką, gdzie jak w krajach afrykańskich ten kolonizator wchodził zupełnie na goły teren. Tak. Wchodził w społeczeństwa, które były w fazie plemiennej wspólnoty jeszcze przedfeudalnej. W związku z czym sobie mógł to społeczeństwo ukształtować jak chce, w związku z czym kraje afrykańskie mają do dzisiaj cholerne kłopoty i będą je niestety miały jeszcze przez parę pokoleń. Natomiast u nas jednak okupant wchodził do kraju, który miał 20 parę lat na odrodzenie się, miał też tradycję swojej walki o zawód. Bardzo zresztą specyficzny, bo to jest osobny temat, że trzeba pamiętać, że polska historia, polska kultura jest specyficzna i mamy swoją wyjątkowość, która jest dobrą wyjątkowością, powinniśmy być z nim dumni, jest naszą szansą, a nie jak twierdzi ta nasza nomenklaturowa, okupacyjna elita, czymś, z czego się trzeba wyzwolić, co jest zaściankiem, anachronizmem i głupotą. W związku z czym tutaj próbowano zniszczyć tę elitę właściwą społeczeństwa, a to się nie do końca udało. Dzięki silnej pozycji Kościoła, dzięki indywidualizmowi, który Polacy mają wpisani, raczej nastąpił w PRL-u taki proces, że się wychowano masę takich PRL-czyków, jak to nazwał bodajże Józef Darski, ale też nie zdołano zniszczyć tej polskiej dumy i tego poczucia odrębności i tej prawdziwej polskiej elity, która się usiłuje odtworzyć, usiłuje odrodzić. W tym sensie taka radykalna teza Bogdana Urbankowskiego, który powiedział, że tutaj czwarte pokolenie Armii Krajowej walczy z czwartym pokoleniem UB, jest w dużym stopniu prawdziwa. Zobaczmy, że jeśli tak polecimy, to nie jest determinujące, tylko to jest przykład. Jak tak weźmiemy sobie przypadkową, losową próbkę ludzi, którzy są blisko Żłoba w tej chwili i ludzi, którzy są oszołomami, to w jednym miejscu, jak w banku, znajdujemy w metrykach Komitet Wojewódzkiej i tego typu instytucje, komendy, milicji, a w drugim miejscu znajdujemy w życiorysach Armię Krajową, NSZ czy Bataliony Chłopskie. To jest reguła. Ale oczywiście gra toczy się teraz jakby przedmiotem tej gry i troszkę jej także podmiotem od czasu do czasu. Są te miliony ludzi, którzy nie mają nadanej silnej tożsamości kulturowej, którzy zostali w PRL-u tak zgleszachtowani w dużym stopniu, szukają gdzieś swojej tożsamości. I sukces elity trzeciej RP polegał na tym, że dzięki takiej zdradzie z obozu solidarnościowego, jaka się dokonała, tego co nazwałem Michnikowszczyzną, dzięki takiemu procesowi ochrzczenia przez część ludzi występujących w nimbie bohaterów walki z PRL-em, elity PRL-owskiej. Ta elita PRL-owska rzeczywiście znalazła pewnie, jeśli nie rząd dusz, no to w każdym razie ten sposób imponowania tym milionom Polaków, czy zaczęła im narzucać swój wzorzec. Na szczęście jest to o tyle nieskuteczne, że atrakcyjność tego wzorca opiera się właśnie na owych pieniądzach, na takim milczącym nawiązaniu, że będziesz żył jak na Zachodzie. Pluj na oszołomów, wierz Tuskowi, bądź z nami, to będziesz...
Oczywiście w którymś momencie, i ten moment się nieuchronnie zbliża, te miliony ludzi zaczną sobie uświadamiać, że zostały straszliwie, przepraszam za to słowo, wydymane. Bo to tak trzeba te 20 lat podsumować, a zwłaszcza te kilka lat rządów Tuska. Myślę, że ten moment nastąpi w momencie, kiedy z tych gigantycznej liczby banków wyjdzie gigantyczna liczba komorników i zacznie konfiskować te wszystkie meblościanki, co śmieje się oczywiście, meblościanka to luksus perelowski, te kina domowe, te wszystkie kupione na kredyt luksusy. Dobrze, mam pytanie o obecną sytuację w Warszawie. Rząd, właściwie Grunkiewicz, pani prezydent Grunkiewicz-Waltz, w tej chwili przeprowadza jakąś w ogóle straszną akcję likwidacji szkół, likwidacji przedszkoli. Likwidowane są gimnazja, są protesty uczniów, protesty nauczycieli, one chyba nie na wiele się zdadzą. Jaka jest pana opinia na ten temat? To jest oczywiście skandaliczna sprawa, to jest rezultat, to jest logiczny rezultat polityki, której nie ma reform, a są cięcia. Proszę zwrócić uwagę na to, że w tym zakłamanym języku propagandy, która nas zalewa, reformami nazywa się podnoszenie wieku emerytalnego i oszczędność. Cięcia nie są reformami. Reformy to jest to, co zwiększa sprawność państwa, co zwiększa sprawność gospodarki. To jest zmiana systemu na system sprawnie działający. Natomiast tutaj właśnie po to, żeby nie zmieniać systemu, ponieważ system służy temu, żeby te parę milionów ludzi będących na wierzchu swoje interesy miało zagwarantowane, w momencie, kiedy system jest coraz bardziej niewydolny, no ratuje się go, obcinając wydatki na pozostałe miliony, to, co nie jest tak bardzo w interesie. To jest na tak zwanych prostych ludzi, tych, którzy potrzebują szkoły, tych, którzy potrzebują żłobka, bo powiedzmy sobie, taki twardy elektorat Platformy Obywatelskiej znajdzie sobie prywatne przedszkole, znajdzie sobie prywatną szkołę, a do domu kultury to oni nie potrzebują, bo wzorem swego idola to raczej na boisku zaspokajają swoje potrzeby kulturalne, w związku z czym też ich to za bardzo nie boli. Ale to, co się dzieje w Warszawie, zwracam uwagę, to jest pikuś, pan pikuś przysłowiowy w porównaniu z tym, co się dzieje poza Warszawą. Bo od lat, zwłaszcza w ostatnim czasie, nasilił taki proces analogiczny do tego, co się działo w krajach afrykańskich po ucieczce kolonizatorów. W Kongo jest najlepszym przykładem, które po kilkudziesięciu latach wróciło do Stanów z czasów jądra ciemności, kiedy to młody Joseph Conrad, nade mną obecny, sobie żeglował właśnie po rzece Kongo coraz głębiej w ten interior i coraz dalej od cywilizacji. Najpierw się, prawda, likwidują rozmaite placówki w terenie, potem tory rdzewieją, na końcu drogi się rozpadły i w tej chwili jest kompletnie dżungla. No nas zlikwidowano w ostatnich latach kilkaset linii kolejowych, bo to taka jest kolejność. Najpierw przestaje dojeżdżać kolej, potem autobus PKS przestaje dojeżdżać, potem się likwiduje pocztę, potem znika posterunek policji, teraz znika szkoła. I cywilizacja po prostu się wycofuje. W miejscowości, gdzie ja kiedyś bywałem i było 6 pociągów w ciągu dnia, to teraz można dojechać jednym, prawda, i jeszcze tramować na piechotę. To jest to, co widzimy w Warszawie, to jest część tego samego procesu, to jest proces zwijania państwa. Jeżeli nie usługi wobec obywateli, bo tak to należy traktować, nie żadna zakichana łaska, tylko pewien rodzaj usługi wobec obywateli, tak liberalnie na to patrząc, są mniej ważne niż zapewnienie przywilejów kaści uprzywilejowanej, no to te usługi państwa są regularnie ograniczane, likwidowane, no właśnie dlatego, że nie ma na to pieniędzy. Słodkich pierniczków dla wszystkich nie starczy, jak śpiewał Bułato Kudżawa, a ci, którzy nie należą do sfer rządzących, nie są twardym elektoratem, muszą pierwsi z tych pierniczków zostać pozbawieni. Jeżeli się, znaczy to inaczej, jak długo takie rządy, jak rządy pani Grąkiewicz-Was w Warszawie i rządy Platformy w całej Polsce będą przez Polaków tolerowane, tak długo Polacy będą coraz mniej mieli z tego państwa. Skończyły się czasy, kiedy ich przekupywano, bo były duże kredyty, były miliardy, można było w ten chronicznie niezbilansowany budżet walić rozmaite pieniądze, które do Polaków przeciekały, można było brać pożyczki, bo je łatwo bank dawał. A teraz się to kończy i to jest proces nieuchronny. Nie wynika, uważam, z żadnej dobrej czy złej woli, czy z jakiejkolwiek woli. Myślę, że Donald Tusk oczywiście, gdyby mógł, to on by bardzo chciał, żeby Polacy mieli wszystko, co czyni ich zadowolonymi, sytymi, tolerancyjnymi na wszelkie wybryki władzy.
tylko że po prostu nie jest w stanie tego zapewnić. Tak jak nie był w stanie tego zapewnić Gierek, rozdając kredyty, ani Jaruzelski, wysyłając w teren jakieś grupy operacyjne różnych trepów, którzy kazali trawę malować na zielono, a dzisiaj są najserdeczniejszymi przyjaciółmi prezydenta Komorowskiego. Bo być może i taki pomysł ratowania polskiej gospodarki przez zaprowadzanie porządku po czasach Tuska i zapanuje. To jest z góry powiem, też będzie nieskuteczne. To może na koniec poproszę o coś optymistycznego jednak. Mi się wydaje, że cały czas mówiliśmy tutaj o rzeczach optymistycznych, bo jak pamiętam taką piosenkę punkową z czasów mojej młodości, która miała refren "ten system musi upaść". I ten refren naprawdę tutaj pobrzmiewa cały czas w sytuacji. To nie jest kwestia taka, że w jednym miejscu coś idzie lepiej, a w drugim miejscu się pierwszy, przepraszam za słowo. To by było normalne. No tak się dzieje w każdym państwie, że coś się tu i ówdzie nie uda, ale generalnie gdzieś idzie. Dość polega na tym, że nic nie idzie dobrze. W każdej dziedzinie, gdzie rękę włożymy, to mamy ją umazaną w czymś po prostu. Naprawdę, no proszę mi pokazać dziedzinę prawdziwego sukcesu. No, sukcesy są takie, że wielkim natężeniem, wysiłkiem woli udało się oddać Stadion Narodowy bez murawy. W PRL-u też takich sukcesów nie brakowało. Telewizja była pełna, a tutaj wytopiono surówkę w wielkim piecu martenowskim. Co prawda nie było wtedy pani Muchy, która by wpadła na pomysł, że z tego powodu Polacy mają biegać dookoła tego pieca martenowskiego, żeby pokazać światu, że się potrafimy cieszyć ze swoich sukcesów. Można powiedzieć, przyrost głupoty wśród warstw rządzących jest jednostajny i tutaj pod tym względem udało się PRL przebić. Poza tym jest tak, jak było. No to ten system musi upaść, a ja wierzę w to, że Polacy mają dość rozumu, żeby się nauczyć na swoich błędach i nie powtórzyć błędów z roku 89 i że tym razem żadnej głupiej, grubej kreski już nie będzie. Dobrze, to bardzo dziękuję panie redaktorze za poświęcony czas. Dziękuję państwu.